Nie musi być 500, może być 400. Tak jest. I 10. Tak. Bardzo dobrze. Niemal każdy kierowca, którego zatrzymuje drogówka, ma jakieś usprawiedliwienia dla przekroczenia prędkości. Podobnie jest i tym razem. Dzień dobry. Ruch drogowy Stołeczki Szponia, 7 Szczemecki. Punkt kontroli prędkości. Dzień dobry. Trochę za szybko. Ale nie, zwolniałem. Ale gdzie, w którym miejscu? No tam. No, troszkę wcześniej, a później przyspieszył. Jeżeli kierowca jeździ w taki sposób zwalniając, to ciekawe jak jeździ przyspieszając. No fakt, nie da się ukryć. Dobrze. Najniższa wysokość mandatu, jaka na to wykluczenie przewiduje taryfikator, jest 400 zł, punktów karnych 10. Decyzja należy do kierowcy, czy przyjmuje mandat, odmawia przyjęcia mandatu. Przyjmuje, tak? Na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, kierowca jechał 131 km na godzinę. Przy jeździe o 51 km na godzinę za szybko, mandat mógł być tylko wyższy. Przyjmuje mandat. 400. Tak. 400. Nie musi być 500, może być 400. Tak jest. I 10. Tak. Bardzo dobrze. Mandat wypisany jednak bardziej niż wydaniem pieniędzy, kierowca jest zmartwiony kolejnymi punktami karnymi. Jaki jest limit punktów? W pańskim przypadku 24 punkty. Blank jest pouczenie z datą, kiedy zostały punkty nałożone. Teraz odskoczymy. 10. Miał pan jakieś wcześniej? Tak, 5, dobrze. To suma 15. A żeby wycofać jakiś punkt, to będzie trzeba się... Do wordu, na odlewniczą się zapisać. Zapisanie się na kurs doszkalający jest w przypadku tego kierowcy bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli, jak mówi, obskoczy raz jeszcze 10 punktów karnych, będzie musiał szybkim susem przeskoczyć do autobusu lub tramwaju.